Czy mogliśmy kupić Gripeny zamiast FA-50? Wiem, że to już zostało dokonane, FA-50 już zostały zakupione, no ale może zastanówmy się nad tym scenariuszem dzisiaj wspólnie. I zacznijmy może od tego, że jak najbardziej mogliśmy. No nic nie przeszkadzało, na pewno Szwedzi by nam je sprzedali, na pewno udzieliliby nam odpowiedniego kredytu na zakup tych Gripenów, tutaj nie byłoby żadnego problemu. Myślę, że poszliby w to bez większych problemów. Tu należałoby zadać inne pytanie. Czy powinniśmy zamiast FA-50 kupić Gripeny? I ta odpowiedź nie jest taka oczywista, ponieważ my nie do końca wiemy, co chcieliśmy kupić. Czy chcieliśmy kupić samolot bojowy o maksymalnie dużych możliwościach bojowych? Czy chcieliśmy kupić samolot szkolny, posiadający również pewne określone możliwości bojowe, które wraz z czasem, czyli z kolejną wersją, patrz EWA50.pl, byłyby no, na wyższym poziomie niż początkowo. Ale nadal nie byłby to samolot taki bojowy w pełnym tego słowa znaczeniu. Nadal nie byłby to taki wielozadaniowy samolot bojowy o tych wszystkich parametrach, jakie przypisujemy tego typu konstrukcjom. Ponieważ gdy spojrzymy na to pierwsze rozwiązanie, potrzebujemy pełnoprawnego samolotu bojowego, samolotu o maksymalnie dużych zdolnościach, to wybór byłby jeden spośród tych dwóch samolotów. Oczywiście Gripen. Gripen, który jest samolotem no, o bardzo dużych zdolnościach. Nowoczesnym, mogącym wykorzystywać środki, których nigdy nie będzie mógł wykorzystywać na przykład EWA-50 o wiele większych możliwościach, jeśli chodzi o osiągi i tak można by dalej wymieniać. Tu nie ma nawet porównania. Tu nawet nie da się porównać jednej konstrukcji z drugą. No da się, ja porównywałem, ale jeśli chodzi o te możliwości takie walki, to jest nie do porównania. Nawet jeśli mówimy o FA-50PL, nawet z radarem AESA. Nie ten poziom, ale tutaj nikt nie twierdzi, że EWA-50 jest samolotem, który jest w pełni tego słowa znaczenia właśnie takim wielozadaniowym samolotem bojowym. No nie, sam producent też tego, z tego co wiem, nie twierdzi. Nie zaprosiłem Was do wsparcia. Wsparcie na YouTubie, komentarz z super podziękowaniem, Patronite, postawienie symbolicznej kawy, wszystko w opisie. Oceń, skomentuj, wpadnij na mojego X-a i wpadnij na kartę społeczności. Zapraszam. Więc ten aspekt, jeśli byśmy poszukiwali samolotu, który no, w razie W ma się sprawdzać w bardzo dobry sposób, no to raczej nie ma tutaj porównania. I wybór byłby jeden. Tylko, że najprawdopodobniej chodziło również o pozyskanie samolotu, które byłyby głównie wykorzystywane do szkolenia, ale poza tym mogłyby wykonywać pewne zadania w ograniczonym, bo ograniczonym zakresie, ale jednak zadania, jeśli chodzi o no, walkę. Czyli samolot szkolno-bojowy. W takiej kolejności. Nawet w przypadku tej wersji PL raczej ta kolejność będzie w ten sposób. Jeśli potrzebowaliśmy samolotu, który będzie wspierał nasze szkolenie i do tego był w miarę ekonomicznym, nie wiemy jaka jest ta ekonomia. Na te wszystkie obliczenia, ile kosztuje godzina lotu, ile kosztuje utrzymanie tego samolotu, patrzmy z dużym dystansem. Tu w różnych państwach różnie się wlicza różne rzeczy, koszty naprawy, serwisu, paliwa, pilotów, obsługi. To jest tak wielka pułapka, takie sugerowanie się, że to jest tak, jak ktoś podał. Uważajcie na to. Tu dużo można zamieszać. Kreatywne podejście do tego typu ocen, wycen jest duże. Więc na spokojnie. Ale jeśli właśnie potrzebowaliśmy czegoś ekonomicznego, które będzie mogło pozwolić szkolić się naszym pilotom, i wykonywać pewne zadania wcale nie aż tak ograniczone, jak się niektórym wydaje, zwłaszcza w wersji PL, to EWA-50 ma przewagę. No jednak Gripeny nie mogłyby być samolotami, na których szkoliliby się nasi przyszli piloci, na przykład F-16. I to jest właśnie to, co niejako
pokazuje nam, co mogliśmy wybrać. I tak, gdybyśmy chcieli samolot taki jak Gripen, to o wiele lepiej byłoby zamówić na przykład więcej F-16, czy też F-35 i poczekać, jeśli chcemy taki pełnoprawny WSB, samolot wielozadaniowy, ale kiedy jest jednak potrzeba jeszcze samolotu, który będzie zapewniał szkolenie, to też jest to ważny element. I tutaj wiele osób podkreśla, że EWA 50 jest tańszy w utrzymaniu, może wykonywać szereg misji. Tak, super, tylko pamiętajmy, że my chcemy kupić samolot wielozadaniowy, który ma nie sprawdzać się w czasie pokoju, tylko który ma zwiększać nasze bezpieczeństwo w razie W. I fajnie, przyjmuję ten argument, że EWA 50 jest ekonomicznym środkiem, który pozwoli szkolić i utrzymywać, oszczędzać na tych lotach F-35, F-16. Super, tylko one i tak muszą latać. Ale pamiętajmy, że my kupujemy samoloty, które mają nas chronić. I ten argument, mówienie, że ten argument jest czymś głównym, no troszkę mija się z celem. Więc zależy, jak spojrzymy na temat, to możemy odpowiedzieć na pytanie, czy to była słuszna decyzja, czy nie lepiej było kupić Gripeny. I odpowiedź nie jest jednoznaczna. Stwierdzono, że jednak potrzebne są możliwości szkolne, spora integracja z F-16, dosyć szybki termin dostaw, jeśli chodzi przynajmniej o te pierwsze egzemplarze, te późniejsze PL-ki, to już będzie ich dostarczenie tak samo wyglądało, jak w przypadku innych samolotów, na przykład Gripenów. I myślę, że Szwecja, jakbyśmy chcieli te kilka sztuk, też by dostarczyła dosyć szybko. Co ja bym wolał? Który samolot bym wybrał? No, ja to sobie mogę woleć. Więc nie wiadomo. Nie wiem, czy naprawdę potrzebowaliśmy tak szybko samolotów szkolnych. Czy naprawdę jednak nie należało postawić na samoloty o większych możliwościach. I czy to na przykład byłyby Gripeny, czy nie jakieś F-15 EX, Eurofightery, Rafałki. No, my wiemy tylko, mamy wycinek. I wszyscy specjaliści, czy też osoby takie jak ja, który specjalistą nie jest, które się wypowiadają, zawsze mają ograniczone możliwości, jeśli chodzi o taki szerszy obraz. Nie mamy dostępu do wszystkich informacji. I tak, jeśli chcielibyśmy samolot, który byłby lepszy pod względem zapewniania nam bezpieczeństwa, to jest to Gripen. Ale jeśli chcieliśmy ugrać na tym jeszcze szkolenie i niższe koszty, nie wiem, jak się przedstawia porównanie kosztów Eurofightera, Gripena z EWA 50, to tutaj przewagę może mieć FA 50. To jest wiele pytań, mało odpowiedzi. Czy mogliśmy kupić Gripeny? Bez problemu. I myślę, że dostawy pierwszych egzemplarzy też by były stosunkowo szybkie. Może nie na defiladę, ale jednak byłyby dosyć szybkie i jest to jednak konstrukcja, która no, służy w NATO. Jest spotykana w krajach natowskich, że tak to określę. No, EWA 50 jest tutaj dosyć świeżą konstrukcją. Myślę, że podjęto decyzję uwzględniając nie tylko czas dostawy, ale też również te możliwości szkolne. Że jednak tych możliwości nam brakuje. Dlaczego nie domówiono na przykład masterów, co chyba i tak jest w planach, tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Może tutaj też decydujące było to, że śpieszono się, żeby utrzymać te zdolności tych pilotów, tej obsługi, która jest teraz na Su-22, na MiG-ach 29 stwierdzono, że te 12 sztuk EWA 50 jednak to umożliwi. A na przykład oczekiwanie na jakiś inny samolot no, byłoby zbyt długie. I wiem, może tutaj próbuję kogoś tłumaczyć, podeprzeć jakoś tą decyzję, ponieważ ja też z niej nie jestem do końca zadowolony. Wolałbym coś bardziej wielozadaniowego, takiego w pełni tego słowa znaczenia, albo też, żeby mi przedstawiono to w taki sposób, że no EWA 50 bierzemy, bo potrzebujemy zdolności szkolnych. No ale wtedy należałoby też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mastery nam tych zdolności nie dostarczają w wystarczającym zakresie, dlaczego inne państwa, które użytkowują te mastery, są w stanie
je wykorzystywać tak, jak trzeba. No ale to by było za dużo pytań, za dużo zagłębiania się w to, jak są serwisowane, jak były podpisywane umowy, jak są podpisywane umowy. I może nie Gripen, ale jednak wolałbym coś innego zamiast EWA 50. Co nie oznacza, że dla EWA 50 też nie znajdzie się zadanie. O. Ponieważ i one mogą być wpięte w to, co trzeba. Może po prostu nie wiem, jak duże były potrzeby, jeśli chodzi o utrzymanie zdolności tych, którzy latają na i obsługują Su-22, MiG-29 i jak dużych potrzebujemy ilości samolotów, które no, służą na przykład do szkolenia, czy też do utrzymywania nawyków. Mogliśmy kupić, ale nie kupiliśmy i tego nie zmienimy. I myślę, że no, wprowadzenie kolejnego typu, nie wiem, czy byśmy byli w stanie to zrobić. Już teraz pojawiają się pytania, czy te dwie kolejne eskadry, czy my to udźwigniemy. Myślę, że udźwigniemy, tylko że może od początku fajnie by było, gdyby to było planowane troszkę tak inaczej. Cały problem zaczął się kilka lat temu, kiedy na przykład nie zamówiono od razu 64 F-35, albo wtedy zamawiając te 32 sztuki F-35, nie domówiono od razu dwóch, trzech eskadr, na przykład F-16V, tam blok 72. No a teraz mamy tego konsekwencje. Więc jeśli chodzi o potrzebę takiego pełnoprawnego samolotu wielozadaniowego, to Gripen wygrywa to porównanie, ale jeśli chodzi o taką potrzebę znalezienia samolotu, który byłby szkolnym samolotem, ale też dodatkowo może wykonywać pewne określone zadania bojowe, no to mamy EWA 50. Zaplątany ten materiał, wiem, ale tu są, nie ma dobrych odpowiedzi. Nie wiemy, jakie decydujące o tym osoby zadały sobie pytania, czego w ogóle chcieli. I to jest bardzo smutne. I bardzo smutne jest to, że to jest wynik decyzji, które nie zostały podjęte wcześniej. Że nie zamówiliśmy większej ilości na przykład F-35 albo Masterów, albo też równolegle z F-35 kolejnej transzy, kolejnych samolotów na przykład F-16. No, jak się człowiek spóźnia z decyzjami, to później efekty są jakie są i należy wykonywać różne kroki, które nie zawsze są optymalne. Zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało, jak to ten EWA 50, no, w wersji PL będzie się sprawdzał. Pożyjemy, zobaczymy. A Gripen, no świetny sprzęt, tylko jakoś nie chce do tej Polski trafić. No ale myślę, że on w ogóle nie był nawet brany pod uwagę. Jeśli już, to uważano, że będzie 48 EWA 50 i później się jeszcze coś dokupi, pewnie F-15 AX. No to był taki moment, że jeszcze niektórym się wydawało, że wystarczy kupić sprzęt, a jego utrzymanie nie jest tak... Jest jednak oddalone w czasie. Dziękuję za uwagę, dziękuję wszystkim wspierającym. Skomentuj w sposób kulturalny, jaka jest Twoja opinia. Czy ten EWA 50 był słusznym zakupem, czy zamiast na przykład EWA 50 nie należało kupić czegoś innego? A jeśli nie Gripena, to może masz jakąś inną propozycję. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.